Jak część z Was pewnie wie, rok temu zainicjowałem pewien projekt zakładający podejmowania się różnych wyzwań przed kolejnymi urodzinami. Tak więc pierwszym wyzwaniem na 30. urodziny, z którą się zmierzyłem, było przepłynięcie Wisły od źródła do ujścia packraftem, co zajęło mi okrągłe 3 tygodnie. Kolejnym wyzwaniem, którego się podjąłem, było przepłynięcie drugiego najdłuższego fiordu na świecie, Zogne Fjord, o długości około 200 km. Ostatecznie dystans został zdublowany, a cała przygoda zajęła mi równo 2 tygodnie. W tym roku również mam zamiar kontynuować mój projekt i chcę podjąć się kolejnego wyzwania, tym razem przed 31 urodzinami. Okej, świat, pora przedstawić plan na kolejną ultra przygodę. Dlaczego ultra? Ponieważ na tym oto pięknym rowerze mam zamiar przejechać Polskę dookoła, nasz piękny kraj. Tutaj mówimy o dystansie około 3000, może 3200 km. Pomysł na tą wyprawę siedział mi w głowie od bardzo długiego czasu. No i teraz postanowiłem zająć się realizacją tego planu. Nie wiem, czy jestem gotów na tę podróż, no ale powiedzmy, jakieś doświadczenie w świecie ultramaratonów mam na swoim koncie przejazd schodu 1400, kiedy tak naprawdę dopiero wchodziłem w świat tych długich przejażdżek. Myślę, że moje doświadczenie jest już na trochę wyższym poziomie i właśnie dlatego postanowiłem zmierzyć się z tym wyzwaniem. Bardzo dużym wyzwaniem będzie także pogoda. Na ten moment mamy 1 marca, piątek. Przygodę planuję zacząć 3 marca, czyli w niedzielę, ze Starówki w Zamościu, także jak ktoś jest w Zamościu, no to zapraszam, przybijemy pionę, jeżeli ktoś będzie chciał wpaść. Dlaczego akurat Zamość? No bo z Zamościa jest bardzo blisko do wschodniej granicy, a przede wszystkim w Zamościu urodziłem się 31 lat temu, także to jest dla mnie takie bardziej sentymentalne podejście. Przechodząc do rzeczy, jak to będzie technicznie wyglądało, mój plan zakłada przejechanie Polski dookoła, jak najbliżej granic naszego kraju, w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, czyli z Zamościa pojadę prawdopodobnie do Hrubieszowa, stamtąd już bezpośrednio na północ na Green Velo, następnie R10, następnie na zachodzie od strony niemieckiej. Prawdopodobnie będę przemieszczał się trasą zachodu 800. Jeżeli będą siły, pokonam jeszcze południe, no trasą, nie wiem, może BGR, może jakąś inną, łatwiejszą trasą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak zdrowie mi pozwoli. Zobaczymy, czy zahaczymy o Bieszczady, czy będę w stanie właśnie jeździć po tych górach. I mam nadzieję, że uda się domknąć pętlę w Zamościu za jakieś 20 kilka dni. Daję sobie na to wydarzenie około 20, 22, może 23 dni. Zależy mi na tym, aby skończyć do końca marca. I też możecie się zapytać, dlaczego wybieram taki dość niepewny okres, jeżeli chodzi o pogodę, bo jeszcze będzie zimno przecież. Właśnie na ten moment mogę sobie pozwolić na taką wyprawę, na taką długą wyprawę. Mam pewną lukę czasową w pracy i od początku kwietnia wracam już do regularnej roboty i w tym roku już nie znajdę po prostu przestrzeni na tak długi wyjazd, więc postępując zgodnie z moją filozofią, albo teraz, albo wcale, albo kiedyś, a to kiedyś jest niepewne, nie potrafiłbym podać konkretnego terminu, kiedy mógłbym podejść do tego wyzwania. Przy okazji udało mi się załatwić nowy rower, jak widzicie, Romet Boreas 2, rocznik bieżący 2024. Dosłownie wczoraj wieczorem go odebrałem i jak możecie się domyślić, ta wyprawa odbędzie się w ramach współpracy z marką Romet. Jestem bardzo wdzięczny Rometowi za to, że mi zaufał i udostępnił swój rower na jakiś czas. No, siemanko, świat, właśnie jestem w sklepie Pro Rowery i tutaj w ramach współpracy z marką Romet mam do wyboru dwie maszyny. Konkretnie Aspre 2, złoty wojownik, waga około 11 kg. Napęd to jest GRX, zapomniałem modelu, ale dwa blaty z przodu, chyba 10 z tyłu. Ewentualnie Boreas 2. Właśnie kolor, który przemawia najbardziej do mojego serca, no to ten Boreas 2, taki no branżowy mój kolorek. Ale zobaczymy, na co się ostatecznie zdecyduje. Na pewno tutaj, jeżeli brałbym Boreasa, maszyna przygotowana, jednak wpadł wybór na Boreas 2, mostek przełożony, krótszy, instaluje światło, bo już jest ciemno w Warszawie, także dobieram maszynę i lecimy się pakować. Na ten moment też nie jestem w stanie przedstawić Wam pełnej konfiguracji tego roweru, jak on będzie wyglądał po zapakowaniu. Pojadę w takiej formule typowo bikepackingowej, czyli będzie torba, tutaj będzie coś w ramę, może coś na kierownicę.
ale to dopiero się okaże za kilka godzin, ponieważ wybieram się za chwilę dosłownie do mojego przyjaciela Krzyśka Sroki. Krzysiek ma dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o gravele. Pożyczy mi kilka rzeczy, tak żeby wyposażyć się jak najlepiej. I dopiero tą konfigurację albo poznacie na filmach po tej wyprawie, albo na Instagramie. Także też zachęcam do śledzenia wyprawy na Instagramie, bo tam będzie na bieżąco. Jeżeli ktoś z Was mieszka przy granicy, akurat będzie dyspozycyjny czasowo i chciałby do mnie na przykład dołączyć i przejechać ze mną jakiś odcinek, ja tutaj naprawdę nie widzę przeszkód, a wręcz przeciwnie, będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mógł z kimś porozmawiać po drodze, z kimś pojeździć, bo jednak posiadanie sparring partnera przy sobie no, motywuje do tej jazdy, te kilometry zdecydowanie szybciej upływają, to wiem z doświadczenia. I z drugiej strony, jeżeli ktoś z Was mieszka przy granicy i akurat by się tak złożyło, że będę gdzieś w Waszych okolicach i będę szukał noclegu i chciałbym mnie zaprosić do siebie na nocleg, tak aby odpocząć, przeprać sobie może rzeczy, ja z przyjemnością takie zaproszenie przyjmę. Wiem, jak to jest na takich długich trasach, często to szukanie noclegu jest problematyczne. Często nie ma tych noclegów. Na pewno będę wiózł sprzęt do spania ze sobą, tak żeby nie zostać gdzieś tam w polu po prostu bez możliwości spędzenia komfortowo nocy. Ale tutaj chcę, żebyście wiedzieli, ja nie jadę w takiej formule ultramaratonu, że nie mogę korzystać z supportu. Jak najbardziej mogę opuścić trasę, nie muszę do tej trasy wracać. Tutaj jestem bardziej elastyczny niż na klasycznych ultramaratonach. I będzie taka możliwość, ja chętnie z takiej możliwości skorzystam. Kolejna sprawa, dajcie mi znać, jak chcielibyście, żeby wyglądały materiały po tej wyprawie. Chodzi mi o filmy. Z mojego doświadczenia wiem, że filmowanie tak długich wypraw, jak na przykład na Wiśle byłem przez 3 tygodnie, czy na Sogne Fjord, ja bardzo dużo czasu traciłem na to filmowanie, jakieś ustawianie kamer zbędne i tak dalej. Ja bym zaproponował takie rozwiązanie, że mniej byłoby takich technicznych rzeczy dookoła, na przykład obozu, tam rozbijanie tego obozu, zaparzanie kawki, takie duperele, które są takim wypełniaczem tego czasu, niepotrzebnym moim zdaniem. Ja to widzę tak, że kamera rejestruje takie najważniejsze momenty, bo to jest bardzo długa trasa, 3000 km, podejrzewam, na te 3 tygodnie na pewno będę jechał, więc tego materiału się nazbieraj, tak żeby sobie później nie komplikować tego przy montażu. Ja postaram się nagrywać samą taką kwintesencję tego, co się dzieje, żeby oddać Wam te emocje. Ile odcinków byście przewidywali, w jakiej długości? To też jest dla mnie istotna informacja, bo Wisła to się zrobiła taka trochę telenowela, ale tam po prostu miałem potrzebę mówienia i wyrzucenia z siebie niektórych rzeczy i wyszło ostatecznie chyba 10 odcinków, takich, gdzie średnia długość wynosiła około pół godziny. Natomiast na Sogne Fjord już tych odcinków było 5. Ja tutaj myślę, żeby zrobić 2, może 3 odcinki. Padła też propozycja od jednego z widzów, od Bartka, który zaproponował takie rozwiązanie, że wschód, północ, zachód i południe. 4 odcinki z każdej strony Polski. Dajcie znać, co o tym myślicie, jakiej długości odcinki najlepiej Wam się ogląda. To też chodzi o to, żeby ta moja praca nie poszła na marne, tak? Bo człowiek się nasiedzi raz, że na rowerze, na siodełku, na pewno tyłek będzie piekielnie bolał, a druga sprawa, no później się siedzi przy montażu i no, na to schodzi od groma czasu. Jeżeli chodzi o maszynę, piękny branżowy kolor, mój ulubiony. Napęd 1.11 SRAM Apex. Nigdy nie miałem doświadczenia z takimi napędami, także no to jest mnóstwo nowości. I też tutaj kolejna nowość, w końcu zainwestowałem w system SPD. Mam buty. Wczoraj cały wieczór uczyłem się jeździć, no powiem Wam, że w 5 minut opanowałem sztukę jeżdżenia w SPD-kach, tak jakbym to robił całe życie. Naprawdę jestem na siebie zły, że wcześniej w to nie wszedłem. Na tego typu przygodach niczego nie można założyć. Tutaj jest zbyt dużo zmiennych, zbyt dużo rzeczy, które mogą teoretycznie pójść nie tak i mogą pójść nie tak. Niczego nie zakładam. Zakładam jedynie pełną elastyczność i dostosowanie się do sytuacji, bo to jest najlepsze, co można zrobić na tego typu przygodach. Nauczyłem się tego na Wiśle, na Sogne Fjord, że po prostu na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Jeżeli okaże się na przykład, że odpada mi tyłek, że bolą mnie kolana, że boli mnie kark, bolą mnie plecy, nie czuję już na przykład palców u rąk, bo występuje jakieś ekstremalne mrowienie, to będą dla mnie takie sygnały, że trzeba z takiego rajdu zrezygnować. To znaczy, że nie byłem przygotowany, to znaczy, że był niewyregulowany czy niedopasowany rower. Może się okazać, że przejadę, nie wiem, 500 km, to też będzie dobrze. Jak przejadę 1000, będzie jeszcze lepiej. Jak przejadę 2000 km, kurczę, rewelacja. Jak przejadę 3000 km i więcej, jak zamknę pętlę,
no to to już będzie bajka. Także nie napalam się na to. Znam już na tyle swój organizm, że wiem, kiedy przerwać, żeby nie przekroczyć jakiejś kurcze granicy, bo później konsekwencje leczenia jakichś urazów no, mogą być bardzo nieprzyjemne. Na ten moment mam lewy bark do wyleczenia po tym wiosłowaniu na Wiśle i Sognę, ale jestem właśnie w stałym kontakcie z fizjoterapeutą, mam pewne ćwiczenia. Także tutaj widzicie u mnie są gumy na tym stelażu zamontowane. Są to gumy nie bez powodu, bo do ćwiczenia barków, tych rotatorów, tak żeby właśnie tutaj wszystko działało tak jak trzeba. Jest ciekawy, jest co robić, na pewno nudy nie będzie. Także to tyle, mili Państwo. Trzymajcie kciuki, no zobaczymy jak to wyjdzie. Zachęcam Was do śledzenia tej wyprawy w czasie rzeczywistym na Instagramie. Niestety nie ma żadnego trackera. To by było fajne rozwiązanie, taki tracking na żywo. Każdy mógłby zobaczyć, gdzie tam to moje położenie jest. Ale będę dawał znać na Instagramie. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś chce dołączyć, zapraszam, jeżeli ktoś chciałby mnie zaprosić do siebie, ja z przyjemnością takie zaproszenie przyjmę. Lecę działać z rowerem. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się. Ramy, życzę mi powodzenia. Salut, cześć.